złapać zachód słońca, który no przy tej wietrznej, nieco pochmurnej pogodzie pewnie będzie ciężko zobaczyć. Przychodzi mi się żegnać z Mielnem i żegnać z naszym polskim morzem. Podobnie jak w ubiegłym roku, powiem, mam nadzieję, że żegnam się z nim tylko na rok. Aczkolwiek chciałbym, marzy mi się to, abym miał okazję zobaczyć Bałtyk może zimą, czy też jesienią, a więc w takich okresach bardziej zimnych, aniżeli jest to lipiec czy sierpień. Mam nadzieję, że mi się to uda. I mam nadzieję, że powtarzam jeszcze raz, że żegnam się z Bałtykiem nie na kolejne lat 10, a maksymalnie właśnie na rok, że w przyszłym roku jeszcze tutaj wrócę i znowu chociażby przez parę dni będę mógł się cieszyć pięknem tego naszego Bałtyku, tymi falami, czyli czymś, czego chociażby równie piękny Adriatyk mi nie daje. Dobra, z moich wakacji, z pierwszej części wakacji tak naprawdę to byłoby tyle, bo zaczyna mi się głos łamać. A Was zapraszam do oglądania filmów. No i cóż, przede mną teraz chyba, no podejrzewam, że z przejazdem przez dom około 1000 km do województwa podkarpackiego.